Szanowni Państwo, wracamy po przerwie do realizacji porządku obrad. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Opaska Bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Koło na rok 2023. Projekt uchwały przedstawi pani Urszula Karolczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Bardzo proszę. Na wasze ręce wpłynął projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Opaska Bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Koło na rok 2023. Podjęcie przez Radę Miasta Koła tej uchwały jest niezbędne, aby Gmina Miejska Koło mogła przystąpić do realizacji programu ministerialnego Korpus Wsparcia Seniora na rok 2023. Podobną uchwałę przyjmowaliście państwo w roku ubiegłym. I wtedy w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora Gmina Miejska Koło zakupiła 82 opaski bezpieczeństwa, czyli takie urządzenie do teleopieki na odległość. Opaski te zostały zakupione w grudniu, po czym te 82 opaski po ogłoszeniu naboru przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole trafiły do kolskich seniorów. Te opaski już działają i w ramach zakupu w tamtym roku zabezpieczono ich abonament do końca marca tego roku. Obecny Korpus Wsparcia Seniorów na ten rok umożliwia wnioskowanie o środki finansowe na zakup abonamentu do obsługi opasek, takiego systemu teleopieki do końca tego roku. Gmina Miejska Koło przystąpiła do tego programu, złożyła zapotrzebowanie na środki finansowe i po podjęciu uchwały te środki, mam nadzieję, szybko do gminy trafią i wtedy będzie można te 82 opaski zabezpieczyć w system do obsługi do końca bieżącego roku. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, oczywiście chętnie odpowiem. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor za przedstawienie projektu uchwały. Poproszę o opinię Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, pani przewodnicząca Brzoska. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest wsparcie seniorów. I właśnie dzięki tym opaskom bezpieczeństwa seniorzy czują się bezpiecznie właściwie przez 24 godziny na dobę, gdyż te opaski nadzorują stan ich zdrowia. Więc opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej nie może być inna, jak oczywiście jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę osób chętnych. O, bardzo proszę, pani radna Ewa Baryła. Panie przewodniczący, ja chciałam zapytać nie w tej sprawie opaski, tylko w innej sprawie. Miałabym pytanie do pani, żeby nie trzymać, aż miałam to zadać to pytanie we wnioskach tych na końcu, ale żeby po prostu pani już myślę nie będzie. Mogę teraz? Powiem pani tak, stawiamy pani w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ no wiemy, że procedujemy projekt uchwały. Czy to są, nie wiem, tematy publiczne, czy jakieś inne tematy, które by mogła na przykład pani sobie w kuluarach za... To wyjątkowo, tak? Jedno pytanie, bardzo proszę. Dobrze. Następny punkt, będziemy mówić o bezdomności zwierząt, a ja chciałam zapytać o bezdomność ludzi w naszym mieście. Ponieważ ostatnio wiele osób... Sama mam problemy takie zdrowotne, więc i jeżdżę. Jeżeli mogę pani i chodzę przerwać po lekarza. Momencik. Czy pani jest w Komisji Zdrowia i Opieki Nie Społecznej? Jestem. Szanowni państwo, ja myślę, że ten temat powinien być na. Ale tylko krótkie jedno pytanie. Po prostu jaka jest sytuacja bezdomnych w naszym mieście, ponieważ skarżą się ludzie, że chodzi bardzo dużo osób, ja sama widzę zresztą po osiedlach, w klatkach śpią, przesiadują, sikają. Tak samo pani na dworcu mówiła, bardzo często przychodzą właśnie na dworzec, myją się tam, śpią w ośrodku zdrowia, całymi dniami przesiadują. Ja sama ostatnio byłam właśnie i no, dwie osoby takie bezdomne przyszły, na krzesłach usiadły, tam korytarz taki wąski, naprawdę nie można wytrzymać. I po prostu chciałabym zapytać, co by tu zrobić, co by poprawić w regulaminie, żeby jak najwięcej tych bezdomnych osób mogło korzystać z naszej noclegowni, czy chociażby w dzień. Mogłaby mi pani powiedzieć, jaki jest ten problem bezdomności?
Oczywiście problem bezdomności w kole jest ogromny, to jest temat rzeka i dobrze by było faktycznie spotkać się i porozmawiać szerzej. Natomiast ja bym tutaj chciała zaznaczyć, że to wiem nawet, którzy panowie w ośrodku koczują. To nie jest problem z brakiem miejsca czy z zabezpieczenia z naszej strony, bo my mamy wolne miejsca w noclegowni. Problem jest tego typu, że ci panowie nadużywają notorycznie alkoholu, oni zostali zobowiązani do leczenia, nie wywiązują się z tego. A nasza noclegownia nie powinna przyjmować osób pod wpływem alkoholu, chyba że jest jakaś sytuacja wyjątkowa, zagrażająca ich życiu. Te osoby są spisywane przez policję, mają wlepiane mandaty, ale taki tryb spędzania czasu obecnie wybrali i oni nawet nie chcą być noclegowni, ponieważ oni w tej chwili są w tak zwanym ciągu. Oni piją. Są zabezpieczeni w ten sposób, że mają prawo korzystać z posiłku ciepłego na domskie i z niego korzystają. A z toaletą jak jest? Bo wiem, że oni się myją po ośrodku. Toaletą, jeżeli osoba, która nie ma aktualnego skierowania do noclegowni, ale przyjdzie i chce się wykąpać, jak najbardziej ma taką możliwość. Skorzystać z prysznica, przebrać się, zabrać swoje rzeczy i być w tej noclegowni pod warunkiem, że będzie przestrzegała regulaminu. No właśnie, a wiem, że ten regulamin nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu, a nie da się jakoś złagodzić albo, no nie wiem, porozmawiać, żeby w jakiś inny sposób im udzielić pomocy. Szanowni Państwo, momencik, tak, bo już robi się lekko jak na targowicy. Takie Pani propozycje, czy da się zrobić regulamin, złagodzić czy coś? Zapraszam bardzo na Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej. Tam może Pani swoje postulaty zgłosić. Będzie odpowiedzia merytoryczna komisja, będzie dyskusja. Ten temat już uważam za zamknięty. Czy mogę tylko ja jedno zdanie? Pani dyrektor zakończy i ten temat kończymy. Jedno zdanie. To, że noclegownia jest miejscem dla osób nie trzeźwych, wynika z ustawy. To jest przepisane do naszego regulaminu. Są oczywiście przewidziane wyjątkowe sytuacje. Natomiast to jest odwieczny brak, bolączka od wielu lat. Nie ma w ogóle, polikwidowane zostały izby wytrzeźwień. Nie ma również w szkole, nie ma w Koninie. I nie ma miejsca, gdzie te osoby mogłyby spędzić na przykład noc pod wpływem alkoholu. Jedynym możliwością jest spędzenie nocy na komendzie, w tak zwanym POPZ-cie bodajże to się nazywa, do wytrzeźwienia. Ale policja ma tylko dwie sale i jeżeli tam nie ma miejsca, to są przywożeni do noclegowni i wtedy oczywiście warunkowo spędzają noc do wytrzeźwienia. Tak to działa, jeżeli oczywiście taką wolę wyrażają. Dziękuję bardzo. Dziękuję, czyli podsumowując, tak działa, Szanowni Państwo, nasz system. O głos prosił Pan Radny Marcin Janiak. W temacie opaski na pewno. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak, chcę zadać oczywiście pytanie, Panie Przewodniczący, odnośnie opasek. Dostałem w tamtym roku kilka telefonów w sprawie tych opasek. Zresztą kontaktowałem się z Panią Dyrektorą. Program jak najbardziej słuszny. Pytania, jakie dostawałem, część osób tych starszych nie dostało tych opasek. Jest pytanie do Pani Dyrektor, czy planuje Pani Dyrektor rozszerzyć ten program osłonowy Opaska Plus, no bo szczerze mówiąc to zainteresowanie społeczeństwa jest duże tymi opaskami. Pan Burmistrz prosił o głos. Niedawno, chyba wczoraj rozstrzygnęliśmy właśnie, dzisiaj Pan Burmistrz mi tu podpowiada, dzisiaj rozstrzygnęliśmy zapytania ofertowe na kolejny zakup opasek, 210 sztuk, tym razem z programu Cyfrowa Gmina, więc staramy się z różnych źródeł pozyskiwać. Oczywiście w miarę pojawiania się tych programów zewnętrznych będziemy oczywiście starać się aplikować o te środki na dodatkowe urządzenia. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. To jest wspaniała wiadomość, szczerze mówiąc, dla naszych seniorów. 210 dodatkowych opasek, jak dobrze pamiętam, 83 tak teraz, plus jeszcze z poprzedniego programu też my mamy opaski, to jest chyba około 100 chyba sztuk. Nie, tak? 82 w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów i teraz te zakupione 210, które też będą. Czyli 300 opasek. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. O głos prosiła Pani Radna Wanda Obiała. Bardzo proszę. Ja
Tylko takie krótkie zapytanie, panie burmistrzu. Jeżeli chodzi o finansowanie, to miasto też jakieś środki dopłaca do tych opasek? Czy tu są, czy to jest finansowane w 100%? Jaki koszt miasto by ewentualnie ponosiło, czy ponosi przy zakupie tych tych opasek? Czy ja mogę? Tak, pani dyrektor. Jeżeli chodzi o zakup opasek, to w całości było sfinansowane z dotacji i te obecne opaski też w całości z dotacji. 100%. Natomiast teraz, jeśli otrzymamy na abonament, to tam chyba jest, pani dyrektor, jeśli się nie mylę, 20% wkładu, tak. Dziękuję. O głos prosiła pani radna Halina Musiałek. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja pani dyrektor chciałam zapytać, czy jest zrobiona jakaś lista osób, które są chętne na te opaski, bo teraz przyjdzie 200, ale powiedzmy osób oczekujących jest 400 czy 500. Czy jest taka lista prowadzona, że ktoś się może zapisać i czekać, jak będą pieniądze na te opaski? Mamy już do zeznanie, ponieważ jak ogłaszałam nabór na te 82 opaski, to utworzyliśmy listę rezerwową, czyli osoby, które się wtedy nie załapały. Mhm. Więc o tych osobach już wiemy. Natomiast teraz, jeżeli ja będę zobowiązana jak gdyby do ogłoszenia naboru kolejnego, no to oczywiście podamy go jak najszerzej, żeby do wszystkich dotarło i wtedy wszystkie osoby zainteresowane się będą mogły zgłosić. Staramy się to zrobić jak najmaksymalnie prosto, tak, żeby ta informacja dotarła i prosty kwestionariusz. Natomiast no, będą określone na wiadomo jakieś warunki, kolejność zgłoszeń czy też spełnienie określonych przesłanek w regulaminie naboru. Tak, ale wiemy, że są osoby oczekujące, mamy do nich kontakty na zasadzie, że jak pojawią się kolejne opaski, to te osoby w pierwszej kolejności będą informowane. Tak mniej więcej, ile w tej chwili jest już takich, powiedzmy, zapisanych, że tak powiem, w kolejce osób, które około oczekują? 30. Około 30. Mm-hmm. Ale na pewno, gdyby to było tak bardziej, że tak powiem, nagłośnione, że na jest pewno możliwość, to tych osób pewnie zgłosiłoby się więcej. Na pewno. Dobrze, mm-hmm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosił pan radny Robert Cesarz. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Też w kontekście opasek, czyli do tej liczby 210, o których dzisiaj słyszymy, państwo dopiero po uruchomieniu procedury będziecie mogli przyjmować ewentualnych, znaczy chętnych, tak, zapisywać tak. Chętnych do, wcześniej tego zrobić nie można. A w jakim to się mniej więcej czasie może odbyć to ogłoszenie przez panią? Nie wiem, jaki jest w umowie, będzie termin dostarczenia opasek. Jeśli mogę, to z tego co wiem, staramy się do końca lutego podpisać umowę. Ponieważ dzisiaj było rozstrzygnięcie, do końca lutego chcemy podpisać umowę, czyli pierwszy początek miesiąca marca. Aha. Okej, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. O głos prosiła pani radna Ewa Lewicka. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Pani dyrektor, ja już bezpośrednio skieruję pytanie do pani, ponieważ było to przedmiotem też rozmów na posiedzeniu komisji, ponieważ w tym programie jest określone kryterium wiekowe. Ale poruszaliśmy temat, że zdarzają się sytuacje, gdzie osoby są czy niepełnosprawne, czy też mają takie skorzenia i mieszkają samodzielnie. Czy można też wystąpić, czy może w cudzysłowie powiem, znaleźć taki program, żeby te opaski trafiły do osób, które po prostu posiadają mniej wiek, a wymagają rzeczywiście, chciałyby na przykład, żeby były monitorowane i miały w posiadaniu takie opaski. Ja oczywiście mogę wystąpić z zapytaniem do Urzędu Wojewódzkiego, czy ewentualnie jest taka możliwość, ale to kryterium wieku jest określone bezpośrednio w programie ministerialnym. Nie wiem, czy ministerstwo przewidziało jakieś wyjątki. Natomiast oczywiście wiemy, że wskazana by była jakaś pula opasek dla osób, które nie spełniają kryterium wiekowego, ale na przykład są osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Więc być może przy jakimś kolejnym naborze, programie udałoby się również część opasek zabezpieczyć dla tych osób. 210 to jest naprawdę duża pula opasek. Mam nadzieję, że na wszystkie się znajdą chętni oczywiście, ale mówię, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy kolejnym jakimś programie czy też wniosku ująć osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jestem pewna, że pani przewodnicząca Komisji Zdrowia wyartykułuje ten jeden z wniosków nas, członków komisji, i chyba z takim stosownym wnioskiem wystąpimy, żeby rzeczywiście też pomyśleć o tych osobach, które ten program senioralny nie obejmuje. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos?
Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego opaska bezpieczeństwa w gminie Miejskie Koło na rok 2023? Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 21 radnych, 21 osób za, uchwała została podjęta i nosi numer 61 na 617 na 2023. Dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję bardzo.